dlaczego. To jest programik, który spisuje z dyktafonu. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Przepraszam, redaktor Sławomir Ziębiński. No chciałem powiedzieć, że za chwilę się odbędzie tu konferencja prasowa z panem prezydentem Adamowiczem, który po raz wtóry będzie chciał kandydować na prezydenta. To ma dzisiaj nam ogłosić. Jesteśmy tutaj właśnie i oczekujemy przed tym spotkaniem z prezydentem. No na pewno padną też pytania z tego, co powiedziano nam, dziennikarzom, to będzie pierw wygłoszone oświadczenie, a później dopiero później będziemy mogli te 10 minut jakieś pytania zadawać. No zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Jako radny dzielnicy Gdańsk-Stoki, Sławomir Ziębiński, też będę chciał zadać pytania dotyczące miasta Gdańska, bo wiadomo, są takie zaniedbane dzielnice jak Orunia, gdzie do dzisiaj nie ma przejazdu, pod przejazdem pociągów, tunel miał być zbudowany, nie zbudowano. W Gdańsku, Stogi, to totalne jest rozwalone wszystkie ulice, dziurawe. No mają budować podobno trasę, modernizować, kapitalny remont trasy tramwajowej, ale jak się okazało, przetarg jest nierozstrzygnięty, bo miasto Gdańsk dało no, w ofercie 70 milionów, a pierwsza oferta, która najniższa była, to 110 milionów, jak rozmawiałem z panią wiceprezydent Dulkiewicz, no jeszcze przetarg będzie jakby dalej procedowany. No czekamy, co z tego wyniknie, bo my mieszkańcy Stogów, że tak powiem, jesteśmy odcięci. Za chwilę tramwaje nam się całkiem rozsypią na tych torowiskach, które już nie wiadomo, jak długo wytrzymają. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński i radny dzielnicy Gdańsk-Stogi. Dziękuję bardzo.